Siemaneczko, z tej strony Mandy, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Ninja Legends i pokażę wam w sumie, jakie rzeczy pro dzisiaj tutaj mamy i otworzymy sobie, kupimy sobie od razu, może na start, nową rangę, by się pewnie przydało nową rangę sobie kupić. Od razu wlecimy sobie na górę, tam też zobaczymy w ogóle jak to wszystko będziemy mogli zrobić. A wy drodzy widzowie co, zanim sobie to wszystko kupimy, to nie zapomnijcie zostawić tutaj subskrypcji, lajkacza, komentarza i wszystko to najlepsze w sumie możecie zostawić. A jeżeli pod tym odcinkiem będzie 1000 lajków, to rozdaję wam jednego takiego peta. Jednego takiego peta dla was. O kurde, to jest pet. Jeden taki pet leci dla was za 1000 lajków. 1000 lajków, jeden taki najlepszy pet w grze leci dla was. Zobaczymy, czy uda wam się bić 1000 lajkaczy. Jeżeli uda wam się bić 1000 lajkaczy, jeden taki pet wędruje dla was. A ja może w tym czasie idziemy zacząć od początku. 1000 lajkaczy, więc w sumie to jest dobra cena. Więc możecie zaprosić znajomych, to taki pet ląduje dla was. I kolejno mamy Shadowa, później mamy Ninja. To teraz mamy start chyba po Ninja. Dobra, musimy pierwsze co? Pierwsze co, to chyba musimy najpierw sobie kupić te. Tak. Mhm. Teraz jak mamy to, musimy lecieć pewnie z swordami jakimiś lepszymi. Mam wszystkie swordy już na tę krainę. Jeszcze nie, ale dobra. O kurcze. Nie sądziłem, że tak dobre, szybko mocne to będzie. Dobra. Mamy już najlepszego belta. Po 200 tysięcy. Dobra, musimy ulepszyć sobie. Teraz nasze te wszystko. Tu. Okej, okay, mamy teraz wszystko pokupywane i lecimy teraz do góry. Zaraz, czekajcie, wezmę sobie tylko to. Sprzedam. Dobra, lecimy na górę. W sumie teraz 5 skoków to jest kiepsko z 5 skokami. Chciałbym więcej skoków. Dobra. Najgorsze jest to, że co rebirfa trzeba te krainy od nowa odkrywać. Jakby nie mogli zrobić, że raz się odkryje i starczy. No trudno. Dobra. Mamy pierwszą krainkę. Weźmiemy tutaj sobie 7 milionów czy. Dobra, mamy. I lecimy na kolejną krainkę. To jest tędy. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, jeszcze tu hopsa nie mamy. Raz, dwa. Tu wystarczy, że podlecimy. Dobra, lecimy jeszcze wyżej. Okej, okay. I kupimy sobie wszystko co najlepsze. Musimy w ogóle zdobyć rangę ninja. Ciekawe, czy na tym odcinku zdobędziemy rangę ninja. Może się uda. Okej. Okay. Dobra. I od razu zobaczycie, jak dostać się na samą górę. Najszybszym sposobem, właśnie. Na razie mamy tylko 5 skoków, więc to jest bardzo mało. Później macie po 13, to tam skaczecie i skaczecie. Okej. Okay. O, to na luzie, dobra. Okej, okay, jesteśmy na luzie, teraz tak. Kolejne miejsce to... siedzenia. I teraz mamy tak, kupić wszystkie najlepsze belty. Już kupiliśmy wszystkie, no to nieźle. Dobra, teraz trzeba kupić najlepszy miecz. Też już wszystkie kupione. No to nieźle. To sobie kupiliśmy teraz wszystkie. Trzeba kupić teraz znowu skille nowe. Wchodzimy, kupujemy jumpy. Też już wszystkie jumpy kupione. Zobaczcie, te pety są tak dobre, że zostawicie tutaj 1000 lajkaczów, to wy też te pety będziecie mogli zdobyć. Aha, najgorsze jest to. Jeszcze dobra. Rozumiem, co się teraz stało. Tu, czekam na to. Jak będzie evil karma i good karma. Naprawdę. Okej, okay, wchodzimy do drugiej krainy i lecimy jeszcze raz wyżej. Od razu chcę zrobić z wami od razu max wejście na samą górę. Dobra. Gdzie się jednak max uda. Dobra. Lecimy. Okej. Okay. To na luzie tu damy radę. 8 skoków, nie jest tak źle. Dobra. Nie mogę nic uderzać, no bo tylko sobie będę miał, że muszę sprzedawać. Dobra, lecimy jeszcze raz na górę, wyżej, wyżej, wyżej. Jeżeli ktoś w ogóle jeszcze w to nie grał, może zagrać, a na moim odcinku może zobaczyć w ogóle, co jest na samej górze. I ogólnie jak wyglądają najlepsze pety, jak wygląda w ogóle tutaj eksperyment. Najgorsze jest właśnie to, mówię, o nie, że wbijanie tutaj poziomów kończy się tym, że trzeba cały czas skakiwać do góry. I nikomu się prawie tego nie chce robić. Dobra, lecimy do góry. Dużo osób po prostu, no... O nie, mówiłem to, co mówiłem, że jak za daleko pójdzie, to trzeba będzie to sprzedawać. Dobra, jesteśmy teraz tu. Tu mamy kolejny ci... O, to jest to, co lubię.
Ale tu... A, jeszcze półtorej godziny. No nie, i tu jeszcze sklepu nie ma. Mhm. Dobra. I tu jeszcze sklepu nie ma, no to trzeba lecieć wyżej. Okej. Okay. 8 skoków, to jest tak dla mnie mało. Bo ja bym chciał więcej skoków. Tu te rakiety, tego też nie lubię. Nie lubię skakać po rakietach. Bo się nieraz bugują i można spaść na dół. Nawet skocząc na rakietę można spaść na dół. Nie lubię tego bardzo. Ale dobra, schodzimy teraz na samą górę. Jak chcecie, to kolejne odcinki mogę z tego robić takie, że będę pokazywał tylko jak na przykład już wbijam gotowe te punkty do zmiany klasy. O. Dobra. Już jesteśmy prawie na samej górze. I jeszcze troszkę. Raz, dwa, dobra i jesteśmy. Udało się. Teraz tak. Najlepiej sobie sprzedajmy. Ile zobaczymy w ogóle, ile kosztuje następna klasa, bo nawet nie wiem. I to jest w ogóle jaka klasa? Assassin Shadow Ninja. 475T, dobra, ale na razie mnie nas nie interesuje. Kupimy sobie... Okej, okay, dobra, wszystkie od razu kupiliśmy. No to szybko. Szybko nam to zeszło. Tu jest. Ktoś też chce atakować. I... A, nie kupiliśmy wszystkiego tutaj. Dobra. No, już prokupiliśmy prawie wszystko, dobra. To teraz tak? Okej, okay, kupiliśmy. I teraz leci... Aj, zapomniał, przecież musimy jeszcze tu lecieć, do tego sklepu. I kupić wszystkie skoki. Mamy 11 skoków? Tak, 11 skoków. No dobra, to musimy lecieć jeszcze wyżej. Teraz już będzie chyba łatwiej. Już mamy tyle skoków, to prosto to nam pójdzie, to prosto. Prosto do przodu, do góry. Dobra. Dobra, na tą chmurkę. Starczy mi skoków? Starczy. Nie lubię spadać po prostu na dół. To jest dla mnie najgorsze, jak się spada tak po prostu prosto na dół i nie można się ruszyć. Dobra. Dobra. To na luzie to zrobimy. Nie raz trzeba uważać, bo nie raz... O! Właśnie. Na styk. Nie raz się myśli, że da radę się, a to się nie da radę. Dobra. 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 Wow, też myślałem, że teraz nie dam rady, ale... Dałem rady na idealnie. Dobra, siódemka. Tam był dobry rady w sumie na raz. Albo nie. Zobaczymy. Oj, by było ciężko tam się dostać. Dobre. Nawet tu było ci ciężko dostać. Wow. Dobra, tu na pewno się tam nie dostał, więc dobrze, że tego tak nie robiłem. Nie ryzykowałem za bardzo. Okej. Okay. Lepiej sobie to tak przypatrzeć, żeby na pewno z dwa zostały skoki. Bo nawet jakbyście spadali, to jeszcze z dwoma to sobie poradzicie jakoś. Dobra, lecimy jeszcze wyżej. Okej. Okay. Dobra, na tą chmurkę nie ma co skakać za wysoko, jeżeli nie jesteście pewni. Ale ja już teraz jestem pewny. Dobra, udało się! Okej. Okay. Co my teraz tu mamy? 70! To już bardziej będzie mi starczyć na nową rangę, ale nie. Na początku kupimy sobie... Aj, nawet nie mogliśmy kupić wszystkiego. Dobra. Dobra. Okej, okay, kupimy sobie wszystkie te, czy nie kupimy? Immortals to... Aj, nie starczy mnie. Ale tu sobie za to kupię i patrzcie na to. Wow! Tu są fajniejsze już rzeczy. Jeden... Wow! Ile teraz idzie w ogóle za to wszystko? Dobra, a w ogóle tu co mamy? Skile jakieś? 14 skoków. Nie, ja muszę mieć te 14 skoków. Halo. 14 skoków jest bardzo ważne. Żeby dostać się u góry. Dobra. O, jest super. Niewidzialność raczej niepotrzebna. Dobra, może jeszcze... O, no i konkret. Dobra, teraz czas na górę. Teraz już nie jesteśmy tacy promelo kozaccy, ale dobra, na górę trzeba się dostać. Trochę skoków jest. Dobra. No styk. No to 14 skoków. I to jest najgorsze, co może być. Nie lubię tego względem tego, że te chmury się poruszają. Więc musicie zawsze wypatrzeć je... Troszkę wcześniej, zanim w ogóle na nie wskoczycie. Strasznie przeszkadza ten mój shuriken teraz taki. Halo. Strasznie przeszkadzający. Dobra, lecimy jeszcze wyżej. Jeszcze. Patrzcie, aż tam trzeba wysoko trafić. Ale damy radę. Co to Mandy mnie nie zrobił? Dobra. Dobra. Okej, okay, jesteśmy u góry. Teraz tam. Można też wyspami powoli latać. Nieraz chmurkę, ale wyspami też na luzie to zrobicie.
Dobra. I tutaj. Dobra, lecimy. Tutaj. Tu. Okej, jesteśmy. A! Ale o, udało się. Zaliczyło mi w ogóle ten, że spadnięcie. Dobra. Nie. O, zaliczyło mi spadnięcie. Ale nie, to trzeba, dobra, jest. Myślałem, że spadnę. Też myślicie, że spadnę? Zobaczymy. Pamiętajcie, 1000 lajkaczy to pecik dla was. Dobra, lecimy do góry, już jest tak blisko tej góry. I już się zobaczycie, co w ogóle tam jest. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, co tam jest u góry, no to teraz sobie zobaczę na tym odcineczku. Dobra. A w ogóle mogłem naciskać... Zapomniałem, że mogłem zdobywać shurikeny w czasie skacząc. Ale no trudno. Dobra, mamy ostatnią wyspę. I na ostatniej wyspie, zobaczcie, co możemy kupić. Możemy kupić już rangę ninja. Tak? Nie, jeszcze nie, ale sobie kupimy tą rangę ninja. Bo chyba to trzeba będzie kupić nam. Drodzy widzowie, to ja naprawdę wam dziękuję za oglądanie. Tak oto wygląda ostatnia kraina. Tu macie też pety. Ten pet, co ja mam, to jest ten Ultimate Overbunny. Tutaj jest najlepszy pecik. Więc drodzy widzowie, jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie. Na razie, trzymajcie się, do następnego odcineczka.